Macieju. Witaj, Dorota. Witam wszystkich. Witajcie. Dzisiaj porozmawiamy, dzisiaj poproszę Cię, żebyś opowiedział o swoim procesie wyjścia z systemu. Wyjścia z Matrixa, można powiedzieć. Pierwsza rzecz to, że miałem partnerkę, która to tak naprawdę, to było bardzo ważne, idzie w moim kierunku, tak? Mhm. Bo samemu czasami no, mi się nie dało, ale w komunikacji z tą osobą, która ma te same pomysły, sami się nakręcaliśmy, że to ma sens, co robimy i warto się, że chcemy spróbować. I sami sobie dodawaliśmy dużo mocy, żeby mieć jakby odwagę i w to wejść z takim jajem, że o tak, spróbujemy, a co się stanie. I pierwszy taki impuls to był, kiedy ja się wyprowadziłem z domu rodzinnego, bo chcieliśmy razem mieszkać. No i trzeba było kupować, no wiadomo, robić zakupy samemu, tak? Już nie ma, lodówka nie jest już twoim źródłem jedzenia, tylko musisz ją sama napełnić. Robisz sama zakupy za swoje pieniądze, więc zaczynasz jakby kombinować, jak tutaj, no logicznie, tak jak to bierzesz po prostu z przestrzeni, tak jak się robi, tak jak wszyscy robią, jakoś gospodarować ograniczonymi środkami. Które nagle się okazały ograniczone, tak? Nagle muszę coś tam. Więc automatycznie, robiąc te zakupy, wpadasz w taki, co było dla mnie jakby szokiem, tak? No. I wpadasz w taki, automatycznie w takie myślenie, no, żeby jak tutaj nie kupić czegoś taniej, jak to po prostu, no jak przetrwać za jakąś tam czyli ograniczoną. Czyli zabezpieczasz się na przyszłość. Kupisz tutaj taniej, żeby potem mieć znowu. No to tak. No jest taka sytuacja, która jest ważna dla całego procesu myślenia, który chcę opowiedzieć. Idę do sklepu po ser. Czyli tak, jest to taki supermarket, gdzie się wchodzi, tam wiadomo są te regały, ale ser i mięso są za ladą, tam pani ci musi podać, trzeba poczekać w kolejce. No i stoję w tej kolejce raz, czy chodziłem do tego samego sklepu i się na tej kolejce troszeczkę nastałem i to mnie zawsze denerwowało, bo ile można czekać, a ta pani jeszcze i tą kiełbaskę, i następną, i już myślisz, że już ty kupujesz, a ona nie, a jeszcze tamto. I ta kolejka, no już, wiesz, już miałem odcisk, już nie mogłem znieść tej kolejki. I w któryś tam raz stoję w tej kolejce, przede mną te panie jakieś, które kupują takie kiełbaski i różne rzeczy. I widzę tą ich energię, czuję, że są takie zmęczone i kupują też mają to myślenie, że kupują to najtańsze, no bo chcą zaoszczędzić te ograniczone swoje środki. I w tamtym momencie coś mi przyszedł jakieś światełko, jakaś idea. Czemu mam tak robić jak one, bo tak robiłem do tej pory, kupując ten najtańszy ser, kiedy mogę kupić ten najdroższy, tylko czy... zrozumiałem, że one myślą kategoriami ilościowymi, tak? Kupić jak najwięcej za jak najmniej, nie patrząc na jakość. Dlaczego one sobie nie kupią tych lepszych, tego lepszego mięsa, tego lepszego, tylko mniejszej ilości? Po co im to cały koszek, który czasami tam się widuje w sklepach, jak to ludzie kupują, ale to jest tej najtańszej jakości. Stoję w tej kolejce przy serze, po ser. To myślenie jakby, w którym jesteś i czekasz w tym, to jest nie tylko, że no, czekasz w tej kolejce po ser i że chcesz kupić najtańszy, ale jednocześnie generuje całe zmęczenie, że czujesz się, że masz ograniczoność, czujesz tą swoją ograniczoność, tak? Masz tylko tyle, możesz kupić sobie tylko ten najtańszy. Chodząc do tego sklepu też czujesz jakiś dyskomfort. Bo wiesz, że jakby musisz wydać te pieniądze, których już
że one się kończą i musisz potem myśleć o zarabianiu. No wpadłem w taki jakiś depresyjny, powiedzmy, stan. Jeszcze była jesień, jakoś tak było szaro na dworzu, coś nieprzyjemnie. No i tylko masz w myśleniu to, że te pieniądze się kończą, a tu to wszystko kosztuje, no akurat kupuję ten ser. I sobie myślę tak. Nie ma jakby wewnętrznej jakby zgody na to. Nie zgadzam się z tą sytuacją, że ja się tak sam traktuję, tak? Że ci ludzie tak się traktują, że w taki ucisk po prostu czujesz. I w końcu ten wewnętrzny głos mówi, absolutnie nie, ja sobie kupię ten najdroższy i nie będę się zastanawiał nad tymi ograniczeniami. Czyli wybierasz najwyższą jakość dla siebie, nawet w mniejszej ilości, tak, ale niech to będzie. Tak, tutaj błysnęło światełko. Czemu one kupują, powiedzmy tam 30 deko tego najtańszego, kiedy mogę kupić 15 najdroższego, no to samo wyjdzie, a mam inne poczucie i cały inny, i zmienia się całe myślenie, nie? To tylko chodzi, że wydam tyle i tyle pieniędzy. Chodzi o to, że całe moje myślenie i relacje i postrzeganie tego sklepu i chodzenie na zakupy już nie będzie dla mnie takie smutne. No czy smutne, czy rozumiesz w, w tej perspektywie, tylko ja sobie idę, bo ja jestem wart tego najlepszego sera i idę zaszaleć, tak? Idę dla przyjemności i dla mojej radości. I to było niesamowite uczucie. Bardzo mały taki w sumie mały przeskok. Ale no, czułem się niesamowicie, jakbym zmienił, po prostu jakby przeskoczył z jednego wymiaru rzeczywistości do innego. I sobie uświadomiłem to, że ci wszyscy ludzie, którzy tam byli, nie rozumowali w kategoriach jakości, tylko ilości. I że w ogóle nie rozumiemy tych kategorii jakości, bo one są jakby poza rynkiem, tak? Rynek się tylko, wiesz, to co jest wyprodukowane, musi się opłacać, tak? Mhm. Więc żeby się opłacać, to jakość jest nieistotna. Tylko żeby była po prostu, jakość jest tylko napisana może na opakowaniu, tak? Albo jest, ale nie jest intencją tego producenta jakość, tylko zysk. Albo nawet nie intencją, ale jedyną możliwością. Mhm. Bo gdyby się kierował produkowaniem jakości, no to by, nie, to by był poza rynkiem, zawsze będzie wykluczony. Nie ma miejsca na jakość. Mhm. I jesteśmy przyzwyczajeni do takiego myślenia, że to są półki w supermarkecie i masz tą niższą, tańszą, średnią i wyższą. Gdzie to jest, sobie kojarzysz, że ta nisza to jest niższa jakość, średnia półka to jest średnia i wyższa, ale to są tylko znowu kategorie tak naprawdę ilościowe, w których myślisz o jakości. I jest po prostu w tym te produkty często się niczym nie różnią poza opakowaniem i jakąś strategią marketingową dla nich, albo jest po prostu więcej oliwy w oliwie, czy więcej wina w winie, czy mleko bardziej białe, bardziej zabielone lub mniej, czy coś takiego, tak? Ale żaden z tych produktów tak naprawdę przez te warunki jakby rynku nie są już tymi, co były 100 lat temu. Chleb nie jest chlebem, nic nie jest niczym już. Nawet papier jest inny, tak? Podobno kiedyś mieliśmy z konopi, który był trwały i tak dalej. Tańszy. Teraz jest jakiś, który... No, bez porównania. No i, a teraz jest nietrwały i tak dalej. Wyszedłem ze sklepu nie tylko z serem, ale jeszcze z oświeceniem. I z poczuciem jakby mojej nieograniczoności, że mogę szaleć do woli, tak? Teraz oto nie staję się zwykłym klientem, który kupuje jak najmniej, żeby przetrwać, tylko się staje w zasadzie koneserem i degustuje różne sery. Mhm. Poszedłeś trochę chyba w drugą skrajność, troszeczkę. Nie wiem, czy to jest skrajność. Wyszedłem z radością i się nie zastanawiałem za dużo. Tak? No tak, ale jeździłeś gdzieś po ser na drugi koniec miasta. Tak, z kolei. Jeździłem, tak, no. Idea, z którą wyszedłem, jest, teraz będę koneserem sera, będę szukał najlepszych i zajmę się studiowaniem tego tematu, tak? Więc czego to szedłeś w tym studiowaniu?
serów. No dobrze. Krok po kroku studiuję różne sery, jeżdżę najpierw po swoim mieście szukać, jak nie to zamawiam, jak nie ma to zamawiam. Smakuję je, zauważam co to w ogóle jest, czemu jeden mi smakuje, czemu nie i czy to nie jest po prostu też marketing i czy to nie jest pewien schemat myślenia. No i studiuję o tych serach. Wpada mi w rękę taka książka Marii Grodeckiej Zmierzch świadomości łowcy. Jest coś takiego? No. Witarianizm chyba, Zmierzch świadomości łowcy. I tam w jednym z wydań jest rozdział o nabiale, że w zasadzie to w ogóle nie jest dla ludzi. No i to mnie uderzyło. Mówię, wow, to ja już tutaj się rozsmakowałem w serach. Taki wysiłek. Czasami 100 kilometrów trzeba gdzieś pojechać, żeby ten ser dostać. A tu w zasadzie to jest niejadalne, ale się czułem jakby i oszukany, i jednocześnie radosny, no bo wszystkie te tematy przerobiłem od najtańszego i na końcu się okazało, że to w ogóle nie jest mi potrzebne, tak? No i odpadło. Analogicznie, jak w momencie tego serowego oświecenia, wychodząc ze sklepu, to już wiedziałem, że to zastosuję na różnych polach, tak? Czyli to samo było z mięsem, czyli założyliśmy sobie, jeśli kupimy dobre mięso, jeśli dostaniemy dobre mięso, no to możemy je jeść. No ale gdzie w Toruniu, gdzie w mieście dostaniesz dobre mięso? No bardzo ciężko. Albo ktoś tam ci mówi, że to ten, ale widzisz, że to wcale nie jest, albo czujesz po prostu w smaku. No i jedliśmy tego mięsa, no prawie w ogóle, więc zauważyłem, że się lepiej czujemy obydwoje, tak? No to odpadło. No i tak odpadło bardzo wiele rzeczy, aż zostały surowe warzywa i owoce, które też mieliśmy już z jakichś tam znalezionych źródeł, którym ufaliśmy, bo znaliśmy osobiście tych właścicieli, tak? Czy producentów. Jak odpada ci jedzenie serów, mięsa i tak dalej, to odpada ci lodówka. I właściwie zmienia się cała przestrzeń, w której żyjesz. Tak. To zmiana tego myślenia na myślenie jakościowymi kategoriami to zmieniła wszystko na wielu różnych płaszczyznach. Przestrzeń życiowa, najprostsza ilustracja, jakby najbardziej zauważalne rzeczy, nawet przestrzeń w Twoim domu. W kuchni potrzebujesz mniej narzędzi. Z czasem się zorientowałem, że nie zaglądałem do lodówki już pół roku, tak? Myślałem, że to Aga się coś tam trzyma. No i zaglądam do niej, pytam się, Aga, czy to ty coś trzymasz? Nie, ja myślałem, że to ty. Ja myślałem, że to ty. No i się okazało, że ona była pusta, nieużywana, tylko sobie tam burczała. No to wywalamy tą lodówkę, gdzieś tam sprzedaliśmy. Więcej miejsca w kuchni. Tylko w momencie, kiedy ją wyrzuciłem gdzieś to miejsce wypełniłem jakimiś meblami, to się okazało, doszliśmy do wniosku, w sumie my nie potrzebujemy tej kuchni, no bo żeby umyć to jabłko, to mogę sobie umyć, nie muszę mieć całej kuchni wyposażonej, umeblowanej i tak dalej, żeby to jabłko sobie umyć, które jest czyste, zaufane, w ogóle nie potrzebuje mycia tak naprawdę. Może to mycie nawet bardziej mu szkodziło niż pomagało. No to wyrzuciliśmy, no to był pierwszy taki sygnał, to może to po co nam to mieszkanie jest? Bo też zmiana tego jedzenia i zmiana tego poczucia, że możesz wszystko osiągnąć i że w zasadzie powinnaś jeść to najlepsze, a nie to najgorsze i powinnaś tego szukać, a żeby tego szukać jeszcze musisz też znaleźć tych ludzi, którzy to produkują i nie produkują jakby wyłącznie dla zysku, tylko z sercem. Przez tą zmianę diety ona pociągnęła nie tylko to inne myślenie, ale jednocześnie oczyszczenie całego ciała i jednocześnie energetyka się podniosła i spokój twój wewnętrzny tak wzrósł, że w zasadzie się czułaś bezpiecznie wszędzie. Nie było
nie było jakby powodu, żeby tak myśleć, że muszę mieć coś, nie wiem, jakieś schronienie, tak? Zabezpieczenie. Gdzieś się schować i mieć tą kuchnię, gdzie będę te kotlety tam tłukł i zajadał, tak? No bo już mi to nie było potrzebne. A jednocześnie czułem się, że żyję dużo lepiej niż wcześniej. Jeszcze chciałem jeszcze lepiej. No i następny. No i pojawił się oczywiście, no i konsekwencji tego jest masa w każdym aspekcie twojego życia, tak? Bo to myślenie, zmiana kategorii myślenia jakby dotyczy wszystkiego, więc wszystko co spotykasz nagle już z innym jakby trochę sposobem myślenia, no to nagle inaczej to widzisz. I albo się okazuje, ten pewien schemat jakby doświadczenia się pojawił na wielu tematach, że oto, no, czy w wielu tematach, że zaczynam studiować jakiś temat, bo chcę lepszej jakości, wiem coraz więcej o tym, o produkcji sera załóżmy, czy tego mięsa i to odpada, bo w ogóle się okazuje na początku niepotrzebne. Tak samo z tym mieszkaniem, no jest to jakaś koncepcja, tak, życia dla ludzi, żeby sobie mieszkali, wiesz, masz tą kuchnię, gdzie przygotowujesz posiłki, jakiś pokój, gdzie śpisz i tak dalej. I musisz na to pracować, żeby to utrzymać, tak? Więc skoro ja już nie mam lodówki, w zasadzie nie potrzebuję kuchni, czuję się bezpiecznie, jakby spokój wewnętrzny taki, który mi mówi, w sumie to bym mógł podróżować, już teraz po prostu to opuścić i wyjechać. No to po co mi to mieszkanie? A skoro mi to mieszkanie nie jest potrzebne, no to po co mi ta praca? Której w zasadzie nie lubię i w której w zasadzie się czuję, że muszę oszukiwać ludzi. No i następny punkt to są relacje z ludźmi i w ogóle ze światem. Bo zauważasz, że nie o to chodzi, co ma jakoś w sobie, tylko cała twoja relacja z tym serem jest w sumie ważniejsza niż jego własna sama jakość, tak? I potem, mimo że już na przykład nie jedliśmy sera, to spotkałem ludzi, z którymi mi się przyjemnie rozmawiało i chciałem ser ich produkcji zjeść, po prostu sympatii dla nich. I mimo że to już dla mnie nie miało znaczenia, czy ten ser jest dobry czy niedobry, zdrowy czy niezdrowy, czy jest mi potrzebny czy niepotrzebny, ale fajnie się z tobą rozmawia, no to ja sympatii do ciebie chcę to spróbować, bo to jest czymś zupełnie innym. To nie jest serem, tylko przecież to jest twoim serem. To jest energia. To jest twoim serem i to jest ta energia tego spotkania i różnych śmiesznych sytuacji, przy różnych naszych wspólnych oświeceń, przy rozmowie o tym, jak produkować ser, dlaczego jesteś taka dziwna, że produkujesz ser, mimo że to się nie opłaca zupełnie, bo wkładasz w to serce i to nie o to chodzi, żeby mnie oszukać, tak? I na masową skalę coś wypuścić, co już nie ma w ogóle sera w sobie, tylko z nazwy. Więc dochodzisz do tego, że całe twoje zaopatrzenie jest od w zasadzie twoich znajomych już, krok po kroku, oczywiście to trwało w czasie. Poznaliśmy kogoś od serów, od mleka, od zbóż, od warzyw, owoców różnych i w zasadzie mieliśmy 100% jedzenia od znajomych. Czyli to już jest takie życie bez napinania. Czemu bez napinania? No bo właśnie nie musisz pracować za bardzo, no tak. Nie musisz biegać w tym kółku. Zazwyczaj też można było się wymienić, tak, nie tylko za pieniądze, tak, ale można było się wymienić za coś innego, albo za usługę, albo po prostu był to prezent w zamian za inny prezent, więc jest większa, jakby większa swoboda, tak, albo możesz zapłacić później, albo no dogadujesz się to po prostu jak ze znajomymi. A też byliśmy ciekawi tych wszystkich ludzi, no bo oni też mieli niesamowitą energię, no bo byli znowu, oni już mieli myślenie jakościowe, tak? Oni byli zmęczeni, powiedzmy, produkowaniem konwencjonalnego jedzenia, czuli, że to jest niedobre i zaczęli produkować to dobre. I też z tym nastawieniem ich życie też zupełnie inaczej wygląda i też spotykają innych ludzi, więc nagle tak naprawdę cały pakiet ludzi, którzy się otaczają i cały świat zmieniasz,
bo spotykasz tylko tych ludzi, na których jesteś teraz otwarta, a oni spotykają takich klientów, którzy są na nich otwarci, tak? Jak ktoś nie jest na to otwarty, to tam nie pójdzie, bo mu się wydaje, że to jest droższe albo jakieś, albo że to jest oszustwo jakieś inne, bo wszędzie są oszustwa, więc tam pewnie też, więc nie warto iść, bo drogo, ale warto iść, bo mnie to ciekawiło, kto to jest. Ciekawiło mnie to, żeby porozmawiać z tymi ludźmi. Się okazało, że są niesamowici. Jak mówię, większość tych osób poznałem potem i trzymamy kontakt do dziś jako taki, od czasu do czasu. Jest to niesamowite, że dopiero w jakimś tam, co też mnie jakby zaskoczyło, że dopiero te relacje zauważyłem dużo później, tak? Najpierw były te moje sery, były te moje, to co posiadam, tak? Potem były moja przestrzeń życiowa, dopiero potem zauważyłem, że tam stoją ludzie za tym, tak? Że w tym sklepie była ta pani, która też... tego wcześniej nie widziałem, interesował mnie tylko to co kupuję, a to, co, kto stoi za ladą i że jest za tą ladą nieszczęśliwy i też jest zamknięty w tym, w jakichś tam schematach swoich myślowych, to dopiero poczułem też, że to mnie też strasznie jakby męczy, czy smuci, że oni tacy są. Czy no mi taka było rzeczywistość przykro, że ci ludzie są tak bardzo w tym schemacie uwięzieni, tak? No i... Nie, że kontakt z tą panią, która tam siedzi przy kasie, masz taki, że tylko robi pip-pip. Dzień dobry, do widzenia, zapraszam ponownie. I tak każdemu, no i to ten... Nie chciałbym ani nikogo widzieć, nikomu tego życzyć, żeby tak jakby żył w takich relacjach ze światem, no to jest... No a jak nie chcesz, to po prostu nie mogłem się na to wewnętrznie zgodzić, tak? Więc nie mogłem się na to wewnętrznie zgodzić, zacząłem zauważać tych ludzi, którzy zupełnie inaczej funkcjonują i że jakoś funkcjonują, że można, tak? Zależy tylko, czy oni mają ten, myślą takimi kategoriami, czy takimi. To mnie wszystko śmieszyło, bo ta cała historia, którą tutaj opowiadamy, to jest dowcip. I to jest śmieszny przypadek i to robiliśmy jakby... to nas śmieszyło, tak? No bo ten przesk, to jest w sumie, to mnie śmieszyło, że oto mogłem być poważny w tej sytuacji niewygodnej i zaciasnej, ale mogłem sobie z tego robić dowcip, tak? Z tego swojego ograniczenia i mieć po prostu no nie satysfakcję, tylko co? Zabawę w tym i przewrotne takie spektakle, tak? Że oto jak zaburzam myślenie całego otoczenia tutaj w sklepie, bo sobie zamawiam ten najdroższy, jeszcze pytam, kiedy mogą sprowadzić jeszcze droższy czy coś, a wszyscy się dziwią, o co chodzi, bo no jak to? Wszyscy kupują tańszy, a co pan taki... Do przodu! I jak ty jesteś gotowy, to świat też jest gotowy. Dokładnie, jeśli tylko zmienisz twoje myślenie, nagle się okazuje, że przychodzą zupełnie inne rozwiązania, które ciebie zaskakują. I to małe oświecenie przy serze, żebym sobie wczuł się to i sobie przypomniał, to był po prostu brak zgody na to, tak? Wewnętrzny brak zgody na tą sytuację, że oto kupuję ten tani ser, bo jestem ograniczony w jakiś sposób, w taki niemiły jeszcze sposób, gdzie jesteśmy w zasadzie, nasze myślenie jest modelowane tak od zawsze, od dziecka, tak? Że idziesz do przedszkola po to, żeby iść do dobrej podstawówki i tam musisz mieć dobre oceny, żeby coś tam, żeby potem mieć dobrą pracę i żeby cię było stać, chociaż na ten najtańszy ser, tak? A może nawet i nie. Ale jesteśmy tak urobieni od początku. I no, po prostu no, niektórzy się wewnętrznie nie mogą... Nie było takiej zgody. I teraz ta niezgoda to jest ten moment przeskoku tego myślenia, tak. Sama z ciebie wypływa, że ty na to się nie zgadzasz i nie jesteś tą istotą ograniczoną. Jak... No, niełatwo mi to teraz powiedzieć, ale...
bo to było takie doświadczenie takiego oświecenia, chociażby przy serze, nieważne przy czym, bo to jest głupi i śmieszny... jakaś sytuacja ci to po prostu pokazała, tak. Ale odblokowało mi, czy uświadomiło mi bardzo wiele rzeczy, aż nie byłem w stanie tego pojąć, bo to było uczucie, krótka chwila, ale jednocześnie wyszedłem po prostu się śmiejąc stamtąd. No i za tym popłynęło całe... I za tym popłynęła cała zmiana. Mhm. Łącznie z tym, że ja nie potrzebuję tego sera, że nie potrzebuję innych produktów, że ja w ogóle nie potrzebuję jedzenia na końcu, kiedy się wnikliwie studiuję i też tego... Trochę tam doświadczałem, ale już byłem zawalony dobrej jakości jedzeniem, którego mi było żal zostawić może. No i na końcu jest cała koncepcja, są te relacje z ludźmi. No. Zmiana w zasadzie całego otoczenia, bo nie chcesz się otaczać takimi ludźmi, tylko tymi powiedzmy no szczęśliwymi, którzy wiedzą o co tobie chodzi i że masz rację. Mnie to fascynowało, że wielokrotnie mogłem pokazać, że ta lepsza jakość tak naprawdę nie jest wcale droższa, tak jak nasze myślenie jest też wymodelowane, tak? Mhm. Żeby mnie było stać na tą górną półkę, to ja muszę mieć więcej. No ale wcale nie, bo mogę kupić mniejszą ilość. Albo mogę to sobie załatwić w inny sposób, będąc w relacji z samym producentem inaczej, tak? I wtedy masz naprawdę wyższą jakość. I wtedy mam naprawdę wyższą jakość, bo nie będę miał nawet to powiedzmy wino z wyższej półki, to nie będzie to samo, co zrobi mi przyjaciel specjalnie dla mnie, tak? Mhm. To nigdy nie będzie to samo. Bo to robi ktoś dla ciebie abstrakcyjnej, gdzie ty jesteś dla niego w ogóle nieważna. Mhm. Jesteś abstrakcyjnym klientem. A tamten nie jest abstrakcyjny, bo sprzedaje spod lady wyłącznie dla znajomych. I wie, że nie może ich zawieść, tak? Przeważnie robi to też dla siebie, tak? Przeważnie robi to więc też to dla siebie. Więc tworzysz inną rzeczywistość. Nie tylko swoją, ale jednocześnie jego, bo jesteś jego odbiorcą, on jest twoim odbiorcą i tak dalej. Bezpośrednie relacje. Nie chcesz pracować w ten sposób. Nie możesz się na to po prostu zgodzić, żeby pracować w ten sposób, traktując jakby innego człowieka jak klienta, jak abstrakcję, tak? Przedmiot. No przedmiot, tak? Nieistotną rzecz. Po prostu istotne jest to, że ja tutaj sprzedam, że zarobię, a ty kupujesz i idź. A jak będziesz tam coś jeszcze narzekać, czy ten, to tutaj mamy pełno druczków, że nie przysługuje ci gwarancja ani tam i do widzenia. Zdarzyło mi się pracować w różnych takich miejscach, gdzie w zasadzie byłem szkolony do czegoś takiego, ale też wewnętrzny głos mówił, nie mogę się na to zgodzić. No i mnie wylali siłą rzeczy, bo... Bo nie mogłem się na to zgodzić. I też w zasadzie, kiedy mnie wylali siłą, to też czujesz ulgę pewnego rodzaju, tak? Jednocześnie sobie mówisz, oret i co dalej, ale jednocześnie mówisz... Dobrze. A teraz zobaczymy, co będzie dalej. Zobaczymy, co będzie dalej, a dalej było tylko lepiej. Mhm. Jak jest z tym zaufaniem? Jak to jest? Tak wiesz, zaufać, poddać się i... No i co? Czy to jest takie proste? No widzisz, jakby ten tok myślenia mnie doprowadził do... Ale zaufać czemu? Sile wyższej. Nie wiem, czy to jest... Nie myślałem, czy to jest proste, czy to jest trudne. Po prostu w pewnym momencie zaczęło mnie śmieszyć to, że te rzeczy są niepotrzebne na końcu się okazują, tak? Że ja się staję koneserem, chcę doświadczać najlepszych rzeczy, mieć wszystko jak najlepszej jakości, tak? Łącznie z tą przestrzenią, w której mam się dobrze czuć, mam mi być wygodnie i mam się i szukam ludzi, z którymi chcę być. No i czego mam się tutaj, wiesz, obawiać? No, wiem. To jest moja jakby droga komfortu. Ja cały czas w tym, zmieniając to myślenie, pojąłem, że ja cały czas się czuję bardziej komfortowo, że ja zwiększam tylko komfort swojego życia.
Mimo, że sobie uświadomiliśmy, no dobrze, nie potrzebujemy tej kuchni, nie potrzebujemy mieszkania. Jedzenie w zasadzie najlepsze, jakie można dostać w Polsce i może w Europie, w zasadzie było dużo tańsze niż wcześniej to jedzenie konwencjonalne. No, nie masz stałej pracy w korporacji na przykład i co? Nie mam, bo się na to nie godzę, mam więcej czasu. No i zauważam, że po prostu mam spokój wewnętrzny, bo lepiej jadam, bo inaczej postrzegam świat, nie postrzegam przez pryzmat tych moich ograniczeń, że to mi nie starczy na coś, tylko że po pierwsze tego nie, jeśli to potrzebuję, to sobie zdobędę to najlepsze, choćbym miał o to długo zabiegać i jechać, nie wiem, gdzieś daleko w góry po ten ser. Ale ten ser mi nie jest potrzebny, więc ja dochodzę do tego, że już nie mam co kupić za te pieniądze. Mieszkanie mi nie jest potrzebne. No to mówisz, no to gdzie mieszkam? No to ja mówię, no nie musimy być w tym mieście, przecież bo nic nas tu nie trzyma. Pojedźmy w podróż, tak? No i jest masa miejsc teraz, masa możliwości przez internet, żeby podróżować w zamian za tam jakąś pomoc tu, pomoc tam, ale to też odwiedzaliśmy tylko te miejsca, które nas interesowały, żeby poznać innych ludzi, którzy coś zmienili w jakiś ciekawy sposób i jakieś tematy chociażby wtedy nas interesowały, nie jedzenie, czy nie wiem, permakultura, chcieliśmy tego zobaczyć. Sama permakultura też jest w takim myśleniu, tak, jakościowym i gdzie twoja relacja z tymi roślinami jest w sumie ważniejsza, niż tak naprawdę one jako materialne jakieś produkty, no. No wasza historia w lesie, bo pojechaliście w końcu z żoną w podróż i mieliście tam jakieś przygody, na przykład ciekawie było w lesie? W lesie skończyła się ta wycieczka jakby nasza na drodze jakości, tak? No bo chcę mieć świeże powietrze, chcę mieć ciszę, która zaczęła się okazywać jakby, wiesz, studiując te różne produkty, studiujesz jakby różne zanieczyszczenia, różne zagrożenia, historię całą produkcji konserwantów, skąd to się wzięło, różnych dodatków i tak dalej. Dlatego to wszystko odpada, tak? Nie tylko, że sam w sobie nabiał jest niepotrzebny, to jeszcze, że ten nabiał, który jest, w ogóle nie jest nabiałem już. W tym sensie, w którym był 100 lat temu, tak? Tak samo kosmetyki. Wystarczyło, że sobie wygooglowaliśmy skład i się okazało, że prawie wszystkie substancje, które są w tym składzie, to są silnie toksyczne. I wygooglować sobie historię na przykład tego SLS jakiegoś, które podobno, no gdzieś tam znaleźliśmy historię, że to było wymyślone do czyszczenia silników. Bo dobrze, no po prostu się pieni, dobrze tłuszcz zmienia. I ktoś wymyślił, no to może sobie umyję tym ręce, tak? Może sobie dodam to do mydła, bo się dobrze pieni i fajnie. No, że jest silnie toksyczne, no to nic, no bo jest tanie, więc się doda do mydła i będzie, nikt o tobie nie myśli, tak? Bo nie może, nawet jakby chciał, to nie wytrzyma konkurencji, która już o tobie nie myśli. Więc jak ktoś robi te mydła z sercem, no to... to jak no ktoś nigdy myśli, nie jakoś, będzie tego robił na masową skalę. No tak, bo się nie da. No ale wróćmy do lasu. Wróćmy do lasu, no więc tą metodą wylądowaliśmy w lesie, gdzie mieliśmy piękną chatkę w zasadzie udostępnioną dla nas. Po to, żebyśmy tam byli, bo się okazało, że skoro my tyle dziwnych rzeczy zrobiliśmy, tam było jeszcze więcej tematów, ale nie mogę o wszystkim opowiedzieć tak szybko, no to, że my byliśmy na nich wartością w zasadzie, że tam byliśmy, tak? A poza tym jeszcze jakaś pomoc, praca, która mi odpowiadała, jakieś tam przygotowywanie drewna na zimę, tak? Przyjemna praca, regularna, rytmiczna, ciągle to samo, idziesz do lasu po drewno, je rąbiesz. Co wam to dało, to bycie w lesie? Co tam zrozumieliście? Nic nie, znaczy, co nam to dało? No my się tam, wiesz, znaleźliśmy się tam, gdzie nie było w zasadzie nic, bo to było kilka chatek, bo to była taka ekowioska. Najbardziej nam się podobało w pierwszej, gdzie mieszkaliśmy, gdzie w zasadzie był tylko kominek, taka koza. Było tylko łóżko, koza i chyba krzesło. Nic poza tym. Widok z okna na góry.
No i nic, zero elektryczności, zero niczego, ale my już niczego nie potrzebowaliśmy, no po co? Po co nam... Jedzenia w zasadzie nie potrzebowaliśmy, jeśli to na takiej zasadzie, że o, coś się trafiło dobrego, to sobie zjemy. Ptaszek przyleciał. No dokładnie, w takim poczuciu, że ja już mogę tam zostać do końca życia, nie potrzebuję niczego. Więc ja nie mam się czego bać. No czego mam się bać, skoro Skoro wszystkie jestem. te tematy jakby siłą rzeczy odpadły, bo ja się stałem absolutnym koneserem, który stwierdził, że już to przerobił i już tego wszystkiego posmakował, ale to go w zasadzie już znudziło i go to nie interesuje. No ile mogę w kółko doświadczać jedzenia czegoś i to już mnie nie interesuje. No. Nigdy nie doszedłem do takiej kondycji, bo nie miałem takiej potrzeby i to nigdy nie było moją intencją, żeby w ogóle przestać jeść. Bo jedzenia dobrego tak naprawdę i tak jest bardzo dużo. Jak się jakoś tak nastawiłem, no to jedzenie samo się pojawia w twoim horyzoncie, który możesz... Ostatnio szukaliśmy teraz jabłek. Mieszkamy w okolicy Sandomierza, gdzie się produkuje ogromne ilości jabłek, ale nikt z lokalnych ludzi tych jabłek nie je. No bo wiedzą, ile tam jest chemii, tak? No ja się pytam, no słuchaj, no gdzie kupię jabłka? On mówi, no nie wiem. Tu nie kupisz w tym regionie, nie? No i szukaliśmy tego, szukaliśmy, ale w końcu... W zasadzie to się poddałem, ale otworzyłem się jakoś na to, że one się po prostu pojawią. No i przypadkiem poznałem osobę, która kupiła tam jakiś las, w którym jest jakby sad, Stary wymieszany sad. las z drzewami owocowymi, stary, który nikt go nie używa, nikt tego nie zbiera. No i w zasadzie nawet bez żadnych kosztów, no nie Jabłka wiem, no, przyszła. jabłka przyszły, nie wiem, z 10 skrzynek, aż nam się po prostu, prędzej nam się, nie uzbieraliśmy wszystkiego, tak, bo już nie było sensu. Jest tego za dużo. Jak się tak nastawisz. Tak. No i w ten sposób funkcjonowania też jakby w tej podróży i w tym lesie też nam wszedł no, w krew. No bo jak, wiesz, i to myślenie, jest taki schemat myślenia, żeby coś, nie wiem, potrzebne były buty, tak? Zaczęło się robić zimno, czy tam, czy odwrotnie, my przyjechaliśmy w zasadzie pod koniec zimy, więc zaczęło się robić ciepło, nie mieliśmy butów, no to potrzebne są buty, no to są potrzebne pieniądze, tak? No, przecież to jest schemat myślenia taki, który wszyscy są Przyzwyczajeni. zaprogramowani, przyzwyczajeni, bo tak jest może łatwiej. Ale wcale tak nie jest łatwiej, bo jest milion innych sposobów, żeby te buty zdobyć, tak? No i I kiedy co? tylko sobie to uświadomiliśmy, to przyjechała taka para z Węgier do tej ekowioski zobaczyć i mówi, słuchajcie, my mamy takie buty, one są na nas za duże, bo tam od kogoś dostaliśmy, coś może na was będą dobre. No to dobrze, no to... I były. I były. Super buty, nowe, skórzane, jakieś tam Myślałam, że inne. zrobiliście sobie but. No myślałem o tym, one są szybsze sposoby. Zabieram się do zarobienia butów, ale to jeszcze potrwa, może wiosną. Skóry? Ze skóry, no. To jest piękna rzecz, bo kiedy zacznę tak robić coś sam, rozumując w ten sposób, gdzie tak naprawdę nie zależy mi na tym, żeby to zrobić dobrze, i ja bym miał dobrą frajdę i żebym miał jakieś jeszcze jakby korzyści i w tym sensie no, rozwojowym moim, tak? Jeśli robię coś dobrego, to też spotykam niesamowitych ludzi. I większość tych klientów jest jakby podstawową korzyścią, to jest samo ich poznanie i inspiracja z tego tytułu, bo jeśli ktoś po koszule jest w stanie przejechać 500 kilometrów, potem jeszcze tydzień ze mną rozmawiać o tym, dlaczego ta koszula jest taka, a nie inna i o wielu innych tematach, w tych wszystkich, o których rozmawiamy, no to on też musi być wyjątkowy. To jest główna korzyść, to, że się znamy i łączy nas to myślenie i ta frajda z tego, tak?
to nie jest korzyść, że tam są jakieś, nie wiem, jakiś zarobek na tym, tylko masz wiele innych. Mhm. A myśląc tylko tymi kategoriami ilościowymi, no, masz tylko to, co sobie zaplanowałaś. W najlepszym wypadku, bo zazwyczaj nawet tego nie masz. Tak. A tak przychodzi. I jeszcze zniechęcasz ludzi do siebie, bo czasami im na siłę musisz wcisnąć jakiś produkt, który nie jest im do niczego potrzebny, jest dużo za drogi i nie jest tym, co... Czego chcą. Czego chcą i tym, co im mówisz, tak? Mleko nie jest mlekiem, a ser nie jest chleb nie jest chlebem i tak dalej. Zaufanie do intuicji. Kolejny temat. Kiedy odrzucasz te wszystkie elementy krok po kroku i kiedy w zasadzie już wszystko odrzucasz, tak? No bo my się spakowaliśmy w pewnym momencie, nie potrzebując niczego, no poza jakimiś podstawowymi, nie wiem, odzież, nie wiem co my tam wybraliśmy, no chyba tylko odzież, jakieś piwory i tak dalej, z małymi plecakami, zaczynasz inaczej rozumieć, kim jesteś, no. To nie na tej zasadzie, że przeczytasz różne książki o oświeceniu i tak dalej i się naczytasz i to rozumiesz, tylko po prostu już tego doświadczasz i nie masz w sobie tych lęków. Bo wcześniej też, zanim doświadczyłem kupowania sera i tej przygody, przecież przeczytałem masę książek. I myślałeś, że już wszystko zrozumiałeś. Myślałem, że już chwytam bardzo dużo, tak? Mhm. Albo że tak, ile się czyta o jedności, że jesteśmy jednością i tak dalej. I jak jest pięknie, już czytasz jedną książkę za drugą o tym i już po prostu wydaje ci się, że w tym jesteś, ale to twoje myśli są. Umysł cały czas. Ale co z tego, kiedy ja wychodzę z domu, mnie spotyka jakaś sytuacja, która w ogóle nie wybija ściąga mnie na ziemię natychmiast i mówi, hej, no to jak jesteś jednością, jak sobie nie możesz z tym poradzić? I co z tego, że to tak jakbyśmy czytali o tych himalajistach, czy tam alpinistach, którzy się gdzieś wysoko wspinają i jest to niesamowite i możesz się czuć, że już znasz ten temat dogłębnie, nigdy nie będąc w tych Himalajach, bo czytałaś o tym, jak tam się przechodzi z 5000 na 6000 metrów. Ale my jesteśmy tutaj teraz w Warszawie na, nie wiem, 300 czy tam iluś. I ta wiedza o przechodzeniu z 5 na 6 tysięcy jest może ciekawa i może się czuję, bym umiał to zrobić, ale tak naprawdę wyjdę tutaj i nie umiem podejść pod tą górkę. Mhm. Bo jest to dla mnie za duża przeszkoda. I dopiero doświadczenia, jakby siłą rzeczy, ale idąc za jakimś wewnętrznym głosem, który nie pozwalał mi kupić tego taniego sera i jakby w tak banalnej sytuacji, prostej, sobie uświadomiłem sobie jakby o co chodzi, którędy mam iść, jeszcze z takim poczuciem, że ja sobie robię jaja z tego wszystkiego. Bo to dla mnie nie może, ja nie chcę w to wierzyć, że to tak, ten świat jest dla mnie za ciasny, tak się wtedy czułem w tej sytuacji. To jest dla mnie za ciasne. Ja nie mam wewnętrznej zgody, żeby wierzyć, że to jest rzeczywiste. Oni grają jakąś szopkę tutaj, może żeby mnie oświecić, tak? Że to jakiś koszmar dla mnie organizują, żebym się przebudził. Rozumiesz? I teraz ja mówię, nie, to jest cyrk, więc ja będę robił inny cyrk, tak? Ja będę robił cyrk, że tu sobie kupuję, tak? Kiedyś kupiłem całą, wiesz, walizkę pączków i je rozdawałem na ulicy, czy... No różne takie rzeczy, które w sumie mi były potrzebne, żeby... Żeby burzyć schemat, że wszyscy idą w innym kierunku, to ja muszę zrobić coś na odwrót, żeby jakoś... No. To się stało fascynujące dla mnie. Jak wszyscy schodzą na dół po schodach, czy tam ruchomych jadą, to ja idę pod górkę, tak? No i się widziwą, co ty robisz, ale ja mówię, no ale co wy robicie? No nie w tą stronę idziecie, czy... Teraz mi nie przychodzą do głowy, no ale masę takich rzeczy zrobiłem, nie licząc tego, że w sumie przez 2 lata też jakby działałem jako artysta uliczny, gdzie same takie jaja robiłem, żeby na zasadzie dobrej zabawy, która miała gdzieś tam kogoś ocknąć albo pokazać coś z innej beczki. I też wiele ludzi było dotkniętych i też wiele ludzi przez to poznałem, bo
Główną motywacją było to robienie jawy. I to było odczuwalne dla ludzi, tak? Że ja nie robię tego, nie wiem, żeby uzbierać tam jakieś grosze do sakiewki czy coś, jak są niektórzy tacy, którzy po prostu czuły, że on chce od ciebie te pieniądze i tak naprawdę nie. Tylko czuli, że ja się dobrze bawię, no to samo sam czujesz. Ja się przede wszystkim dobrze bawiłem. Poznałem niesamowitych ludzi. Akurat my byliśmy oboje przebrani za czarownicę i lataliśmy na miotłach, gdzieś tam po starówce różnych miast i w Polsce i za granicą. No i woziliśmy tych ludzi na miotłach, czy ich gdzieś nie przewieźć, czy nie polecisz ze mną gdzieś tam, czy dla przygody. Co wyrywa cię z takiego, wiesz, idziesz zestresowana w mieście, myślisz o jakichś rzeczach, a tu leci czarownica i mówi, że przyleciała tam za 7 gór, czy coś, i pyta cię o drogę jakąś gdzieś. Przecież to wybija ludzi, ludzie się śmieją. No, potem cały dzień jest fajny, nie? I potem cały dzień jest fajny, jeszcze poznasz no niesamowite jakieś kontakty, znowu masz korzyści, robisz coś od serca, bo to czujesz wewnętrznie i korzyści masz na wielu polach. Nie tylko, że finansowo, powiedzmy, z takiego wyjazdu, to było jeszcze, w zasadzie to było wcześniej, jak byliśmy na studiach jeszcze, ale też na zasadzie takiej, że dobra, słuchaj, Aga, może pojedziemy gdzieś za granicę, popracujemy na wakacje, to nazbieramy sobie jakieś tam pieniądze na coś tam, tak? No, fajny pomysł, tak? Różni tam znajomi pojechali rok wcześniej, nazbierali no, jakąś tam sumę, która czasami na rok życia potem studenckiego w Polsce starczyła. No, super perspektywa. No, wyszukaliśmy w internecie masę tych hoteli różnych gdzieś tam w Wielkiej Brytanii, gdzieś tam w zachodnich krajach. Ale już wysyłam maile i już czuję jakieś zmęczenie. I mówię, i w końcu znaleźliśmy te miejsca, ale jak je znaleźliśmy, to mówię, ja już nie chcę tam. Ktoś tam nas zaprosił, mówi, świetnie, przyjedźcie, zapłacę wam tyle i tyle, takie i takie warunki. I mieliśmy kilka takich miejsc tak naprawdę do wyboru sobie, żeby gdzieś tam jechać. Ale tak usiedliśmy w końcu i mówimy, ale czy chcesz tego tak naprawdę? No co z tego, że zarobisz te pieniądze, ale będziemy te 3 miesiące, czy tam 2, czy jakiś tam czas, nie wiem, sprzątać w hotelu, czy coś takiego robić. Może warto, ale znowu, wiesz, wiosna, wychodzi słońce i tak dalej, i to słońce zawsze też, nie wiem, podnosi ci energię, albo przebudza cię trochę jakoś. I mówisz, nie no, jedźmy sobie, może się dobrze pobawić po prostu na tych miotłach, tak? Bo już kiedyś nam wyszło i to w zasadzie było śmieszne, to jedźmy. No i wyszło tak, że latając sobie po różnych miastach w Europie na tych miotłach, zarobiliśmy więcej niż ci ludzie, co sprzątali w hotelach. Zrobiliśmy cały rok życia spokojnego i tych luksusowych serów też w Polsce. Poznaliśmy niesamowitych ludzi, niesamowite imprezy, pracując w zasadzie czy bawiąc się jako te czarownice po 3 razy w tygodniu, po kilka godzin, bo to nie da się więcej. Mhm. Jak się uśmiechasz też do ludzi, to mimo że szczerze, to boli, potem musisz się oduśmiechnąć, a czasami się nie da, bo już ci to zostaje, tak? Bo te mięśnie się przyzwyczaiły, wracamy do domu, ale mówię, kurczę, już mam dosyć tego, wolałbym być jakiś smutny, zmartwiony, czy coś. Na wszystkich polach to działa. Szereg po prostu, i kiedy raz posmakujesz, to się nie da tego zatrzymać, no bo nawet jeśli wrócisz jeszcze, tak samo jak mówiliśmy wcześniej o przebudzeniu, że to nie jest, ja się też nie czuję jakiś przebudzony teraz, tak? No bo to nie jest jednorazowy proces. To nie jest tak, że sobie klik i nagle już jesteś oświeconym Buddą i już nie ma żadnych kłopotów, tylko... Znaczy niektórym się tak podobno zdarza. No może tak jest, a mi się tak nie zdarza. Mhm. Też jak się rano budzisz, to się budzisz jakby stopniowo, tak? Trochę się budzisz, ale jeszcze wracasz, jeszcze dośpisz, bo jeszcze masz czas i już potem na drugi bok się odwracasz, na trzeci bok,
a potem jeszcze chcesz dosiąść to, co się śniło, a potem po prostu się boisz jeszcze zostawić, boisz się odpuścić tego snu, bo to jest jakiś sen i jesteś pod kowrą, niby bezpieczna, boisz się tego zostawić, ale tak naprawdę tam jest lepiej, jak już się obudzisz. Ale nie wiesz, co tam jest, bo ci się śnią inne rzeczy. Masz inny schemat myślenia. No i to się też, to nie było tak oczywiście, że jak już wyszedłem z tym serem najdroższym, to już wszystko się ładnie układało, tak? Bo zanim to do krwi dojdzie do ciebie w głębi, jak masz się zachowywać i tak dalej, rzeczy, to jeszcze musisz wiele razy to przetestować i na wielu różnych polach zrozumieć, że takie myślenie i takie konsekwentne dążenie jakby do tej jakości i podążanie ze swoim poczuciem, tym, czego naprawdę chcesz i do takiego końca, tak? Bo gdybym ja się zatrzymał na tych najlepszych serach, to bym w końcu zbankrutował i by się ten, ale gdzieś tam w studiach tych serów wyszło, że ser jest nam niepotrzebny, że nam nie jest dla ludzi. I też tak jak powiedziałaś, raz jakby zobaczona rzecz, nie da się tej rzeczy odzobaczyć. I tak. Dlatego nawet jak odejdziesz na jakiś czas od tego, co zobaczyłeś, to gdzieś tam w tej matrycy to już jest zapisane. I jeśli raz odejdziesz od czegokolwiek, to masz ten sam schemat, już możesz zastosować do wszystkich innych rzeczy. Więc to pytanie twoje było o tym lesie. I co w tym lesie się stało takiego? No, stało się tyle, że już wtedy nic nie mieliśmy, poza tym domkiem i tak dalej, ale znowu po jakimś czasie zaczęliśmy budować pewien schemat myślenia jakiś i zobaczyliśmy, no dobrze, zostawiliśmy wszystko na zewnątrz, bo wszystko wydaliśmy, rzeczy nasze rozdaliśmy i tak dalej. No. Nic nie było. Nie było specjalnego stresu czy żadnych obaw, co dalej i tak dalej, no bo co mamy się martwić? Przecież wszystko płynie, tak? Buty się pojawiają, jedzenie rośnie na drzewach, tak? Chatka się trafiła fantastyczna, idealna dla nas. Potem sobie zmieniliśmy na większą, potem na jeszcze większą. Bo tej małej nie było internetu. Pałac w międzyczasie też się trafił, zamek z XI wieku. Słucham? Ze szkoleniem w pakiecie. Ze szkoleniem w pakiecie, różne rzeczy, to w sumie sam pobyt na tym zamku to jest temat na parę filmów. I uświadamiasz sobie, że to ja, że czas, tak? Przede wszystkim jakby, że czas jest... No inaczej w lesie odczuwasz czas, tak? Nie masz żadnego punktu odniesienia, zwłaszcza, że to było daleko na północy, było cały czas widno. Nie masz żadnych zobowiązań, nie masz żadnych potrzeb, więc w zasadzie ten nie masz żadnego punktu odniesienia, więc możesz zgubić się w tym, nie wiedzieć, który jest dzień tygodnia, jaka jest godzina. No bo skoro całą dobę jest jasno, zwłaszcza wtedy, no to też ciało wariuje, tak? No bo nie wie, kiedy spać, kiedy nie. Ale co jest najważniejsze w tym wszystkim, bo to są wszystko, jakby mówię cały czas o tych zewnętrznych rzeczach, ale mówię o tych zewnętrznych rzeczach, bo one ludzi jakby stresują, tak? Tutaj czytasz o jodze i o jedności, a tutaj cię stresuje, że nie masz pieniędzy. I po to chciałem opowiedzieć, chociaż tak mi wyszło chaotycznie, ale da się coś z tego wyskubać dla siebie, mam nadzieję. Że żeby to rozebrać, jakby konsekwentnie rozebrać do końca i się okazuje, że tam nic nie ma. Też było takie moje dążenie, no dobrze, to skoro ja mogę pracować i zarabiać tyle, to czemu ja nie mogę zarabiać 10 razy tyle albo 100 razy tyle? Więc mówię, to poznam ludzi, jak już byłem kondenserem sera i potrafiłem jechać, to mówię, no to czemu ja nie mam jechać i poznać ludzi, którzy tyle zarabiają, jak oni to robią, jak oni myślą, żeby poznać ich myślenie i skoro mam już pracować po coś, co mi nie jest potrzebne, ale może do jakiejś frajdy, tak? To czemu mam pracować za tam, nie wiem, 2000, skoro mogę za 20? A skoro są ludzie, którzy pracują za 200, to czemu ja nie mogę, tak? No to pojechałem ich odwiedzić. No i do jakich wniosków doszedłeś? Doszedłem do wniosków, że
byli strasznie zmęczeni. Wszyscy, których spotkałem, byli wyssani z życia. Nie cieszyli się tymi 20, bo oni już myśleli kategoriami ilościowymi w skali 200, ale zapomnieli o jakości, tak?